Dzień dobry, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, a to jest Simrail. Proszę Państwa, w dniu wczorajszym premiera tej gry się odbyła, czyli 13 stycznia 2023 roku. Ja w dniu wczorajszym nic nie nagrywałem, ponieważ bawiłem się tutaj tą grą i bardzo fajnie. Nie wszystko jeszcze działa, ponieważ edytor jest niedostępny, ale miejmy nadzieję, że twórcy w najbliższym czasie ten edytor może nam udostępnią. No i tu scena moderska dla czadu, jak zawsze moderzy robią konkretne rzeczy i liczę tu na nowe trasy, liczę na nowe stacje, na nowe pociągi, choćby kibelka tutaj brakuje, a fajnie byłoby się nim przejechać, nowe linie, tak żeby były tutaj choćby koleje mazowieckie, bo ja z Warszawy, to mnie najbliżej do kolei mazowieckich jest, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli, słuchajcie, chodzi o ustawienia, ja mam w ten sposób to wszystko poustawiane. Ultra wysokie ustawionka. Jeżeli chodzi o interfejs, to ja na razie mam wszystkie pomoce włączone. Natomiast myślę, że z czasem, kiedy już tam będę bardziej oblatany w tym aspekcie, to sobie sukcesywnie będę niektóre pomoce wyłączał, a może docelowo wszystkie. Zobaczymy. No i jeżeli chodzi o symulację, to mam to tak ustawione, kołysanie głową włączone, uproszczone sterowanie mam wyłączone, czyli muszę zbijać czuwak i ustawiłem sobie, słuchajcie, ustawianie kanałów radiowych jako automatyczne, ponieważ w dniu wczorajszym miałem z tym spory problem, żeby wbijać się na dobry kanał, więc żeby się nie męczyć, to będzie ogarnięte. Mamy jak na razie dwie trasy, Katowice-Warszawa, Katowice-Sędziszów, więc ja wybieram sobie Katowice-Warszawa, tutaj dalej, przepraszam. I z Warszawy sobie ruszymy, całej trasy nie będziemy robić. Ja Państwa przywiozę na trasie Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, ponieważ tutaj te dworce są mi najbliższe i chciałbym Państwu je pokazać. Natomiast pojedziemy sobie składem ED250, Pendolino. Zastanawiam się, dlaczego tutaj nie można zmienić daty i godziny na jakąś aktualną. Chyba, że można, to poproszę w komentarzach o podpowiedź, jak to zrobić. Natomiast my klikamy graj, i ciśniemy. Dzisiaj poprowadzisz pociąg osobowy z Warszawy Wschodniej do Katowic. Na początku sprawdź łączność z dyżurnym ruchu. Dokładnie tak. Na początku mamy sprawdzić łączność z dyżurnym ruchu. Ja tutaj oczywiście od razu opóźniony wyjadę ze względu na fakt, że chciałbym popatrzeć sobie tutaj, pokazać Państwu właściwie, jak to wygląda. Sceneria jest bardzo ładna, skład również bardzo ładny, bardzo ładnie wykonany. To trzeba przyznać, że tutaj zostało dołożone sporo starań do tego, żeby to wyglądało jako tako pięknie. No dobrze, jeżeli mowa, słuchajcie, o samym składzie, to musimy podejść sobie do drzwi, musimy kliknąć na te drzwi i je otworzyć. Po czym klikamy jeszcze raz, ja klikam lewym przyciskiem myszy, ale prawym też to wczoraj jeszcze działało, dzisiaj nie działa. I wejść przez drzwi. Ok, drzwi możemy sobie już zamknąć. No i teraz tutaj mamy wejście do kabiny maszynisty, a tutaj mamy wejście do przedziału pasażerskiego, który jest zrobiony naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Zresztą miałem też przyjemność pojeździć sobie w dniu wczorajszym Elfikiem, ale Elfik może kiedy indziej, dzisiaj Pendolino. Ale tam też myślę w najbliższym czasie sobie popatrzymy. No i dobrze. Włazimy do kabiny maszynisty. No i teraz tak. Odpalę bateryjki. Ekrany już nam się tutaj zaświeciły. No i można usiąść. Ja kliknąłem akurat literkę E, żeby usiąść, ale można też myszą, tylko że myszą to tak trochę ciężko i tam czasami można coś głupiego kliknąć przy okazji. Więc mnie wygodniej jest literką E. No i teraz co? Aktywacja kabiny. Od razu czuwak można zbić. Dobra.
Obwody sterowania. Ja od razu na wstępie powiem, żeby tam nie było żadnych dokuczliwych tekstów. Ja nie jestem związany w żaden sposób z koleją, więc jestem laikiem, nie znam się na tym i po prostu co tam wykminiłem, to w ten sposób to ogarniam. Pantograf tylny, mamy też przedni, ja tylny załączyłem. No i czekamy sobie. Mogę też zamknąć wyłącznik szybki. Dobra. No, coś zaczęło się tam... Coś zaczęło szumieć. Nastawnik kierunkowy naprzód. I teraz tak. Hamulec sprężynowy wyłączam. Po prostu przesunąłem myszą. I myślę, że możemy zgłosić się do dyżurnego. Warszawa Wschodnia do 1401, próba łączności. Warszawa Wschodnia na odbiorze, słychać dobrze? Warszawa Wschodnia, 1401, jest gotowy do drogi. Dziękuję, podaję semafor. Okej. Okay. Hamulec przestawiam w tryb jazdy. To się chyba nazywa odhamowywanie, jeżeli się nie mylę. No i tutaj mamy zadajnik jazdy, możemy albo myszką sobie to podciągnąć, albo możemy plus minus na klawiaturze numerycznej. No i ruszamy. Najbliższe miejsce zatrzymania, tak jak tutaj mamy na pomocy w prawym górnym rogu, to Warszawa Wschodnia, ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. No i tego się trzymamy. O, czuwak. Jeszcze w dniu wczorajszym, o tak z ciekawości, słuchajcie, jeżeli będziemy mieli trochę czasu na wschodnim, to wysiądziemy sobie z pociągu. Ponieważ w dniu wczorajszym miałem problem tego typu, że z przodu paliły mi się światła czerwone. O, tutaj to czasami mnie tak zetnie, nie wiedzieć czemu. Takie mam dropy klatek czasami. Nie wiadomo, od czego to zależy. Ale tak to trzyma klatkarz. Może on sobie coś tutaj doczytuje, słuchajcie, bo tego też nie jestem pewny. No i myślę, że już możemy powoli zwalniać. Za chwilę tutaj powinno wyskoczyć, że możemy się zatrzymać. To też taka podpowiedź jest. Natomiast myślę, że później, bo tam nie przyuważyłem w tych pomocach, że później tego nie będzie, że trzeba będzie na czuja jednak się zatrzymywać, jeżeli to powyłączam, nie? O! A to teraz to trochę przesadziłem. Podciągniemy go trochę. Warszawa Wschodnia. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o wykonanie tego dworca, no to tak patrząc realnie, tak, to bardzo dobrze zostało to odzwierciedlone. To trzeba przyznać. No i już nam wyskakuje komunikat, że możemy się zatrzymać. Mamy 6.51, powinniśmy być tutaj 6.54 i mamy otworzyć drzwi lewe, bo peron mamy po lewej stronie. I aż 10 minut musimy tutaj, słuchajcie, czekać, co wskazuje nam ten oto licznik. To my w tym czasie możemy, słuchajcie, sobie wyjść na peron i tam sobie obejrzymy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Warszawę. Wyjdź przez drzwi. O, proszę uprzejmie, elegancko. Ja przy okazji sprawdzę... Przepraszam pana, no kuźwa, co za bydło. Ty, panie, co się panią z tyłkiem stało? Ja jeszcze chciałbym sprawdzić, czy dzisiaj mam już białe światła. Tak, dzisiaj mam już białe światła, na całe szczęście. Ale słuchajcie, nic więcej nie zrobiłem ponad to, co robiłem tutaj na wizji. No, a wczoraj paliły się czerwone.
Nie wiem dlaczego. Tu światła są ustawione na automat, natomiast no jakoś tak wyszło. Dobra, jeżeli mowa o samym Dworcu Wschodnim w Warszawie, jest zrobione naprawdę bardzo fajnie. Tutaj można... Aha, myślałem, że można zejść, ale nie. To później na centralnym sobie zobaczymy, bo tam na schodach można sobie wejść. Tu bardzo, bardzo fajnie ogarnięte to wszystko jest. Oczywiście to nie jest gra symulacyjna, gdzie na przykład no, możemy sobie tam dalej pójść w tamtą stronę, gdyby się kierować, no to będzie Warszawa Wileńska, taki dworzec. Natomiast tutaj mamy Warszawę Wschodnią. No i w ten sposób to wygląda dla tych, którzy by byli zainteresowani zakupem, o ile jeszcze nie mają. No to widzą, jak to graficznie zostało wykonane. Oczywiście YouTube też swoje tutaj dołoży i zniszczy mi tę jakość kompresją, no ale na to ja już wpływu nie mam. Tam kolejny ED250 stoi, Pendolino. Albo jak ja pieszczotliwie na to mówię, Pedziolino. No i dobrze. 8 minut przeszło, jeszcze musimy czekać. Tutaj jeżeli chodzi o rozkłady jazdy, no mamy odjazdy, mamy przyjazdy, próbuję... O, tutaj widzę, że jest Lublin, tego nie mogę rozczytać. Przemyśl główny widać, Warszawa Zachodnia. No, elegancko. Coś tam wiemy. No ale niestety jest to rozmazane. No to widać, że te daty to tak się trochę nie pokrywają, ale okej. Dobra, możemy sobie przelecieć tutaj wzdłuż składu, bo tutaj też taki smaczek, proszę Państwa, mamy Wi-Fi na pokładzie. Tutaj oczywiście widzimy skąd, dokąd jedziemy, bardzo fajnie to wszystko tutaj się wyświetla, przez jakie stacje przejeżdżamy, czyli tam przez Sosnowiec i tak dalej, elegancko. Ale pytanie, czy jest wagon restauracyjny tutaj? Jest klasa druga, dla niepalących, okej. O, jest i... O, niby jest tutaj, że wagon barowy, ale... Ale wiecie co, aż wejdę. Ciekawe, czy mogę. Sobie tutaj otworzę drzwi. Mogę? Nie mogę? No nie goduj. Ty pieruniej, ty jeden, ty. Dobra, muszę iść naprzód. Ale też właśnie, pytanie, czy tam w ogóle da się wejść, nie? Czy to tylko do tej pierwszej strefy możemy, ale to sobie za chwilę zobaczymy. To już drzwi zamknę, bo to nie będę wychodził. No i ciśniemy i zobaczmy, co tam ten pociąg ma do zaoferowania. To można przechodzić, słuchajcie. No to jakie fajnie półeczki na bagaże. Można sobie ogarnąć. Do przedziału nie wejdziemy, niestety. No tutaj nie wejdziemy, ale to nie pytanie brzmi... powiem tak, jeżeli chodzi o Pendolino, ja nigdy w życiu Pendolino nie jechałem. Chciałbym, ale nie za te pieniądze. Więc nie wiem, czy te przedziały to w rzeczywistości tak wyglądają. Ale jak oglądałem, słuchajcie, jakieś filmy, gdzie Pendolino było pokazane, to ta strefa taka właśnie ogólna, to tak samo wygląda. No dobra, my zmierzamy do baru restauracyjnego, tak, bo to nas interesowało. I ten bar chyba tutaj powinien być. O! Jest! A, czyli... O, przepraszam, bo walnąłem mikrofon. Niechcący. Czyli to tak na stojąco się jada, tak? Ewentualnie może serwują do stolików? No powiem tak, jestem zaskoczony, miło, jestem zaskoczony, że można przejść przez cały skład, słuchajcie. Tutaj elegancko lampki, ciekawe gdzie gniazdka są elektryczne, tak żeby można było sobie sprzęt podłączyć. Pewnie pod fotelami, tutaj między fotelami są. Tylko, że tego nie... O, są, widać! Ha! Są i to dwa. Kurde, fajnie. Dobra, zobaczmy, co tutaj dalej. A, tutaj dalej też fotele.
To ja tam jakaś pani potrzebuje pomocy. Co się, proszę pani, już służę uprzejmie. Co pani na bieżni, kuźwa, nie może pani usiąść? A miejscóweczka to jest? Halo, halo, mnie... O, tam druga pani. O, proszę pani, bo ja przez panią nie przejdę. Panią też nie. Co tutaj się dzieje? Tu rowery można powiesić. Elegancko. Nie, no to fajnie. O, ekrany tu. Aś, powiem wam. Cholera, chyba gra mnie skusi do tego, żeby jednak zainwestować i się przejechać tym pedzioliną. No. Ej, może będę którymś tam milionowym pasażerem, bo tam milionowy to już był, dwumilionowy pewnie też. Ale znając moje cholerne szczęście, to raczej nie. I nie wygram darmowych przejazdów przez cały rok i darmowego cateringu. No dobra. Idziemy, drodzy państwo, do kabiny naszej. No i już ten czas, to tutaj cięcie zrobię, tak żeby państwa nie trzymać, ale pociąg obejrzeliśmy. No dobra, zostało nam 20 sekund do odjazdu. Także tutaj już nam się informacje wyświetlają oczywiście. My za chwilę będziemy zamykali drzwi. Tak jest. I możemy startować. Sto punktów dostaliśmy za odjazd ze stacji według rozkładu, więc bardzo fajnie. Przynajmniej raz mi się zdarzyło. No i kolejne miejsce zatrzymania, proszę państwa, to Warszawa Centralna. Ale po drodze oczywiście będziemy mijali inne stacje i tutaj właśnie trzeba oddać twórcom to, że te inne stacje również zostały tutaj wykonane, czyli tak jak w moim przypadku najbliżej mnie to będzie za chwilę Warszawa po Wiśle, będzie Warszawa Stadion, no i tu możemy również, proszę państwa, jeżeli oczywiście mechanika gry na to pozwoli i moderzy będą w stanie jakby coś tam nam jeszcze dodatkowo zapewnić w postaci taboru, choćby właśnie tych wspomnianych przeze mnie wcześniej kolei mazowieckich, no to będzie można jakieś tutaj połączenia właśnie podmiejskie, czy to do Pruszkowa, czy to gdzieś tam Żyrardów, powiedzmy, jeżeli oczywiście tu trasa pozwoli na to, będzie można wykonywać. Natomiast mamy tutaj w tym momencie trasę do Dworca Centralnego w Warszawie. Widać panoramę Warszawy, Most Świętokrzyski. Tutaj mamy Stadion Narodowy, słuchajcie. Oj, bo ja przegiąłem trochę. No, ale dobra. Na całe szczęście to ograniczenie prędkości się zmieniło, więc możemy docisnąć. No i mamy stację Warszawa Stadion. Czy też możemy tutaj sobie jeździć. Pytanie, jak to wygląda w multiplayerze, bo przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o multiplayer, to ja tutaj nie testowałem tego, jeżeli chodzi o playtest, bo miałem dostęp do playtestu. Natomiast ja z racji faktu, że nie jestem obyty w przepisach kolejowych, nie ogarniam tego, dopiero będę się tego uczył, to nie chciałem wchodzić, żeby nikomu zabawy nie psuć jakby moją nieznajomością tych przepisów. No bo po co? Najpierw się trzeba nauczyć, żeby potem można było sobie pojeździć i bawić się z innymi. W tym momencie przejeżdżamy przez Wisłę, znaczy no, most nad Wisłą. Tylko nie pamiętam, czy to jest most średnicowy, czy jak on się tam nazywa. No i zmierzamy, drodzy państwo, już na Dworzec Centralny. Bardzo ładnie to jest zrobione. Za bardzo się też nie ma co rozpędzać, bo za moment będzie ograniczenie prędkości. I
I tutaj, proszę Państwa, Warszawa po Wiśle. Tam w oddali widać hotel Marriott. Nie, tutaj widać Marriott, przepraszam. Ten drugi to może Electrim był. I to jest takie, słuchajcie, ala takie złudzenie, bo jak się wjeżdża w ten tunel, to ja myślałem, że tam zaraz będą perony, a to nie. Ja zwalniałem, a później to taki był przeskok tej grafiki, no i dalej był tunel, więc sugerujmy się tutaj tą odległością, która jest podawana, nieco ponad kilometr jeszcze, aczkolwiek ja już tutaj zwalniam, ponieważ nie ma co za bardzo pędzić. Znaczy oczywiście też bez przesady, ja troszeczkę mu tam dodam, bo z 60 km to się zatrzymamy. Nie będzie z tym problemu. No i już widzimy, że za niecały kilometr będziemy mieli semafor z informacją, że mamy się zatrzymać. No i tutaj mała ścinka, niestety. No i już perony widać, więc ja już go będę wyhamowywał. Dobra. Można go tam jeszcze podciągnąć. No i wjeżdżamy, proszę Państwa, na dworzec centralny w Warszawie. Tutaj to tak wygląda, słuchajcie, to też tak troszeczkę by trzeba było to dopracować, bo tam też jest tunel, tak? I to wygląda jakby z przeciwka pociąg jechał. Więc to by trzeba było trochę dopracować, no bo to trochę te światła walą po oczach. No i wjechaliśmy na dworzec Warszawa Centralna. Tym razem otwieramy prawe drzwi. 100 punktów za zatrzymanie na stacji. I oczywiście możemy sobie wysiąść, zobaczyć, jak ten dworzec, drodzy Państwo, wygląda. Znaczy dworzec, perony. Tam zaszalałem trochę. Wyjść przez drzwi. No i tutaj widzimy na stacji... No to mamy aż 6 minut 40 sekund do postoju, znaczy postoju, do odjazdu. Tutaj widzimy na stacji stoi też jeden skład, tutaj stoi drugi skład, tam dalej to nie widzę. Ale jeżeli mowa o jakby peronie, to nawet, słuchajcie, posadzka wygląda tak samo. Jestem w stanie stwierdzić, że nawet meneli tutaj odzwierciedlili, także no, bardzo ładnie, bardzo ładnie. I możemy sobie przelecieć. Zobaczcie tutaj na wykonanie tego, no generalnie jest to zrobione tak jak naprawdę, jak w realu. Więc biegniemy dalej. Tutaj mamy schody, słuchajcie, tymi schodami można wejść na górę. Natomiast to już jest koniec. To już jest koniec, drodzy Państwo. Niemniej jednak możemy tędy przejść na inne perony, nie? No dokładnie, można sobie zejść. No i tutaj dla przykładu mamy lokomotywkę EP07. I pytanie brzmi, czy tutaj ruch będzie, bo widzę, że drzwi się otwierają, to jest interaktywne. Natomiast czy tu ruch będzie? Maszynisty brak. To ciekawe. Generalnie jeżeli chodzi o wykonanie tutaj tych peronów, bardzo, bardzo dobrze zostało to zrobione, trzeba pogratulować twórcom. Tutaj już tylko tyle, żeby można było przejść na inne perony, ale umówmy się, nie o to w tej grze chodzi, żeby odzwierciedlić całe dworce, interiory tych dworców wraz z halą główną tutaj, która jeszcze tam na górze się znajduje nad nami. Ponieważ tutaj chodzi o to, żeby
jeździć pociągami. No i tak to, proszę Państwa, zostało zrobione, że jeździ się fajnie. Mnie się bardzo podoba, nie wiem jak Państwu, natomiast wydaje mi się, że gra jeszcze potrzebuje tutaj pracy i ta praca będzie przez twórców wykonywana, bo fajnie byłoby mieć więcej składów, fajnie byłoby mieć więcej tras, natomiast również czekam na to, czy będzie możliwość tutaj ogarniania modyfikacji, bo tak jak powiedziałem, na scenę moderską, na moderów zawsze można liczyć, że zrobią coś fajnego i dodadzą więcej różnych smaczków, więcej dworców, więcej składów, no i więcej jakby samych linii kolejowych, takich jak choćby właśnie po raz trzeci wspominane koleje mazowieckie, które bym tutaj chętnie zobaczył. Jest jeszcze niedaleko tutaj dworca centralnego, właściwie obok, dworzec Warszawa-Śródmieście. No i stamtąd głównie koleje mazowieckie odchodzą, jeżeli chodzi o, no, o centrum Warszawy. No i fajnie byłoby z takiego dworca skorzystać i gdzieś tam sobie jakąś taką krótką traskę zrobić. Ale to przyszłość. Proszę Państwa, podzielcie się w komentarzach, co sądzicie o tej grze symulacyjnej. Ja się z Państwem żegnam, dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie lajki, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.